tylko sprawdzałem, jak wyglądam. Zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnej takiej krótkiej części filmu, w której wiem, że na pewno większość osób z was mogła się zetknąć z tą informacją na temat, no wiadomo, oczekiwanej przez niewielu gry z Sonikiem, czyli Team Sonic Racing. No i co ja o tym sądzę? Pierwszy raz, kiedy była zapowiedź tej gry, gdzieś w okolicach początku tego roku, nie jestem pewny do końca kiedy, luty, marzec, coś w tym rodzaju, wszyscy tak nagle zaczęli się jakoś tak interesować tą grą w ten sposób, że o, może być fajne, bo to miało nawiązywać do Transformed. No i faktycznie po gameplayu widzimy, że no to sterowanie będzie praktycznie dosyć podobne i feeling gry właśnie z tamtej poprzedniej odsłony. Ale to się okazało niedawno, po bardzo długiej przerwie od ostatniej jakiejś większej informacji. Ona chyba była w wakacje, jakiś trailer był fajnie pokazany. Czy na targach była pokazywana gra. Dopiero niedawno Sega oficjalnie ogłosiła, że datę premiery przesuwa dopiero na 21 maja 2019 roku i zgodnie z tymi zaleceniami oczywiście ta gra wejdzie na komputer, PS4, Xboxa One i Switcha i może lepiej będzie w tym wypadku teraz, zwłaszcza poczekać na tą grę, bo po pierwsze, gdyby ta gra miała wyjść w zasadzie za chwilę, gdzieś tak pod koniec właśnie listopada, najlepiej właśnie tak w 20, tak gdzieś w okolicach 22-23 listopad, gdyby ta gra wyszła, ciężko mi byłoby powiedzieć, czy ta gra faktycznie byłaby całkiem fajna, bo rzeczywiście można było mieć już wtedy na tym demie wrażenie, że ta gra jest taka, no wiadomo, niepełna i wolałbym, żeby Sumo Digital bardziej się wzięło do urozmaicenia samej gry, a nie żeby tak szybko wypuścić grę, no bo co? Bo sądzą, że gra w późniejszym terminie się nie sprzeda, to pierwotnie chcieli teraz wrzucić grę, no nie sądzę, dlatego lepiej ten czas dać, tak te 6 miesięcy więcej, żeby tą grę bardziej, moim zdaniem, dopracować, doszlifować, to jest bardzo dobra decyzja. Sami wiemy doskonale, jak po Sonic Boom Fire and Ice, które miało wcześniej wyjść na wiosnę 2016, nie, pod koniec 2015 w ogóle, no to przesunęli Sanzaru Games razem z Segą na rok do przodu, żeby móc tę pracę ulepszyć i gra faktycznie pod względem poprzednich odsłon, czyli Shattered Crystal i Rise of Lyric, to już w ogóle, ale Shattered Crystal wypada znacznie lepiej, mimo że to jest dokładnie ten sam silnik gry, ale no widać jednak jakąś tą poprawę. Tak sobie właśnie patrzyłem na pudełeczko z Sonica Booma. Bardzo mi się nawet podoba, tak powiem szczerze. Fajnie wygląda, nie? Tak abstrahując do właśnie tej sytuacji. Ale to i tak dobrze wyjdzie na Team Sonic Racing, bo wiemy doskonale, że ta gra nawet całkiem niezłe oceny dostała. Wiadomo, no, tylko cierpliwość jest potrzebna, żeby cokolwiek osiągnąć w tej dziedzinie. No nic. Ja będę bardzo ciekawy, jak to z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że już oficjalnie wyjdzie w maju. Taki prezent pourodzinowy będzie, ale będzie. Na PS4, no i zobaczymy, co się da zrobić w tym temacie, ale powiem wam szczerze, że nawet dobrze, że teraz nie wyjdzie, bo po pierwsze, ja nie miałbym chęci teraz tak nagle szybko wydawać pieniądze, muszę teraz troszkę organizować inaczej pieniądze, ale fajnie, mi się to podoba i wystarczy poczekać, i tak mam dużo tytułów do ogrywania w tym czasie, a i tak jeszcze teraz niedawno ten Assassin Odyssey wyszedł i niedawno Red Dead Redemption 2, więc w ogóle masakra. Także co sądzicie o przedłużeniu oficjalnej premiery Team Sonic Racing z listopada na maj? Dla mnie to jest bardzo fajna informacja, bo jednocześnie możemy być świadkami tego, że coś może się polepszyć względem konstrukcji z tego roku. No i może jednak dodadzą więcej postaci, bo te 15 postaci na start to trochę słabo brzmi, no bo sami wiemy doskonale, ile tych postaci z Sonica jest i jest od...
zatrzęśnięcia i powinno być ich zdecydowanie więcej, może niekoniecznie od Sonika, a może jednak wrócą do tej starszej wersji z pozostałymi postaciami od Segi, tych najważniejszych. Fajnie by było. Dla mnie to... Ja się na to piszę. Aby po prostu ta gra miała tak poziom 7 na 10, to wtedy będzie git. Ale ostatnio coś z serii Sonika to nie idzie za bardzo, jeśli chodzi o ten stopień. No nic. Bardzo was pozdrawiam. No i do zobaczenia innym razem. Zobaczymy jakiś temacik. Wymyślimy.